Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Co chciałam, a co dostałam, w którym to poznamy historię, kolejne historie salonowe, klientek, które przyszły do salonu z historią. Też przychodzą z historią. Z inspiracją, albo wcześniej wysłały salonowi inspirację, albo po prostu pokazały Pani, co chcą. No i właśnie, czy dostały to, co chcą, czy niekoniecznie, czy Pani natrętnie uważała, że to, co ona sobie tutaj, ta klientka wybiera, jest niefajne i ma sobie wybrać coś innego. Nie wiemy tego. Sprawdźmy, co dzisiaj nas czeka. Zaczynamy. Kryszczyn, też intro. Pierwsza historia należy do Nikoli. Ja jestem Nikola i mam 26 lat. Urodziłam się w Gdańsku, a obecnie zamieszkuję teren w okolicy Elbląga. Na początku dodam, że poświęciłam 5 godzin, aby znaleźć te zdjęcia z czeluści starych wiadomości, ale udało się. Łomatko. Doceniam. No bo szukanie zdjęć to nie jest takie hop-siup. Sama wiem, jak to jest. Czasami człowiek siedzi i szuka. Akcja miała miejsce 10 lat temu, czyli 2013-2014. Wtedy to się pazy robiło. Nie pamiętam dokładnie, w okolicy Elbląga. Wybrałam się na stylizację do koleżanki, z którą chodziłam do gimnazjum. Wiedziałam, jakie robi paznokcie, bo chwaliła się nimi na swoim koncie na Facebooku, więc pomyślałam, że z moimi ogryskami nie zrobi tragedii większej niż już miałam. Obgryzałam paznokcie. Posiadała liczne dyplomy oraz kursy. Wyjeżdżała na przeróżne kilkudniowe stacjonarne szkolenia. O kurde, to musi być grubo. Ze względu na odległość w czasie, nie pamiętam, jak długo u niej byłam, a stylizacja trzymała się około tygodnia. Paznokcie były niewygodne i ciężko było nimi cokolwiek zrobić, a niewielki nacisk powodował ból. Oj! Tipsy oraz cyrkonie przyklejała za pomocą kropelki, twierdząc, że skończył jej się klej. Z tego, co pamiętam, to żelu nie piłowała. Za to moją naturalną płytkę potraktowała pilnikiem o grubej ziarnistości, nie wspominając o tym, że spiłowała ją do tego stopnia, że miałam aż czerwony na środku. Najgorsze, co może być. Najgorsze. Ja się nie dziwię, że to poodpadało. No na papirusie się nic nie utrzyma. Jak masz tak mięciutką płytkę przepiłowaną, wręcz bym powiedziała, że mogło dojść do tego, że ona przepiłowała się do tych już miękkich warstw, no to wilgotnych, no to jak się ma coś utrzymać? Cyrkonie zaczęły odpadać jeszcze tego samego dnia. Za cały zabieg zapłaciłam 30 zł. Okay. Pozdrawiam wszystkie robaczki i przepraszam za krwawienie uszu. Słuchając słów Edytki, kiedy będzie to czytać. Nie, no przecież normalnie dałaś kropki, przecinki. No, chyba, że ja tak słabo czytam, tak też może być. Pozdrawiam całą ekipę oraz proszę pogłaskać ode mnie kulkę pączka. Jak skończę nagrywać, wyprzytulam, wygłaskam, wycałuję i wymiętolę pączka. A teraz przechodzimy do tego, co chciałaś. Ta, to były te czasy. No, okej. Okay. Ale wręcz tu jest akurat ładnie wykonana stylizacja, jak na ten 2013 rok. Więc no, inspirację pokazałaś ładną dość. Fakt, że linie boczne troszkę za mocno przepiłowane, bo to tak nie powinien ten kwadrat tak się zwężać przy tej długości, bo to ni to balerina, ni to kwadrat taki nie wiadomo co. I co dostałam? Oh my goodness! 2013 rok to Edyta bez szkoleń. No dobra, miałam tam jakieś daremne szkolenia. To Edyta lepsze robiła. Bez wyjazdów, szkoleń stacjonarnych, wszystkich rzeczy. Co tu poszło nie tak? Krzywy wręcz, koślawy, grubo przy skórkach. Tu coś nie pykło grubo. Przepraszam za jakość, ale nie było mnie stać na lepszy telefon, a zdjęcia robiłam wieczorem w prywatnej konwersacji, a w tamtej chwili nie myślałam o tym, że kiedykolwiek, gdziekolwiek będę się tym chwalić. No to bez dwóch zdań, no to i tak są dobrej jakości. Bo jeżeli zrobiła lepsze zdjęcia niż jedna osoba do okulochłosty. Wiecie, kiedyś telefony nie miały aż takich aparatów jak dzisiaj. Chociaż były przyzwoite bardzo. Były naprawdę przyzwoite aparaty w telefonach. Boże, kochany. No chyba nie trzeba tego komentować, bo... No zobaczcie, i to było zdjęcie, co chciałam, też z tamtego okresu, bo ona to wysłała tamtej stylistce. I tu były ładne paznokcie zrobione, a tu laczki pofalowane. No, chciałaś ładnego frencha z fajnym zdobieniem, ładnie opracowane skórki.
dostałaś naleśnikory z odpadającymi cyrkoniami i brzydkim wręczem. Lećmy zatem do kolejnej historii, może będzie bardziej pozytywna. Hejka, mam 16 lat, robię paznokcie sama, napisała Wiktoria, aczkolwiek mam mokrą płytkę i paznokcie nie trzymają się tak, jakbym chciała. Chyba chodzi o to, że skórki masz nadpotliwość, tak? Płytka mokra? No, każda jest, dopóki jej nie zdehydrujesz, więc tak w cudzysłowie można powiedzieć. Okej, okay. No powiedzmy, że wydaje ci się, że masz trudną płytkę. Byłam u kosmetyczki trzy razy w życiu. Miałam w maju 2023 roku 18 kuzynki, dlatego postanowiłam iść do stylistki w Brodnicy, województwo kujawsko-pomorskie. Nie miałam dużych wymagań. Mam świadomość i widzę niektóre błędy, ale chciałabym, żeby skomentowała je profesjonalistka. Stylistka przyjmuje w domu, jest sterylnie, używa jednorazowych pilników, posiada pochłaniacz. Za przedłużenie żelem na szablonach zapłaciłam 90 zł. Około 2 godziny pracy. Aha, czyli chcesz po prostu się upewnić, czy widzisz te same niedociągnięcia? Czy ja widzę te same niedociągnięcia, co ty? O. Praca w rękawiczkach. Na inspiracji był żel mleczny, ale stylistka tego nie posiadała, dlatego nałożyła top mleczny. No można w sumie, ale czy to będzie ten sam efekt? Myślę, że jak się nie ma żelu mlecznego, co jest ogromnym błędem, to zawsze taki se można tam skonstruować. Żel przezroczysty chyba każda stylistka ma, budujący. Wystarczy kropeleczka, ziareneczko tego produktu, czy jakiegoś pigmentu, mocno, albo żelu mocno napigmentowanego i ma być cudny, mleczny żel. Więc jak czegoś nie mamy, to trzeba kombinować. A tego pigmentu będzie na tyle mało, że nie powinien on zmienić struktury żelu i wszystko się powinno mimo wszystko dobrze trzymać. Mam bardzo delikatne skórki, co podkreśliłam. I stylistka była bardzo ostrożna, co mi się spodobało. Zdjęcie zrobione od razu po wyjściu, nieoliwione. Dlaczego? Nie mam zdjęcia od boku i przodu, ale podkreślę, że tunel jest świetny. Mam bardzo suchą skórę przy skórkach. Wstawiam zdjęcia, co chciałam, a co dostałam. To nie chodziło na pewno o nadpotliwość. Pozdrawiam całą ekipę Kulo. Pozdrawiam również. Zerknijmy, co chciałaś. Mleczne paznokcie, takie mleczno-beżowe bym powiedziała. W kształcie przypuszczam, że może chciałaś po prostu taką a la balerinę. I co dostałaś? Wiecie co, no nawet bez oliwki to i tak nie powinno to wszystko tak wyglądać. Po to mamy frezy, frezarki, frezy diamentowe, czy jakieś różne inne dobrodziejstwa, żeby móc tutaj zadbać o ramy do paznokci, czyli skórę wokół. No tego, to tak nie powinno wyglądać. Chociaż sam kształt wygląda bardzo przyzwoicie. Ciutkę zmieniłabym tylko to, że widzę, że tutaj te krawędzie dolne tak łódeczkowato idą, a to jest balerina. Więc nie powinny, od góry to nie wygląda źle, chociaż mam wrażenie, że jakbyśmy patrzyli z boku, to po prostu ta krawędź dolna będzie zamiast prosta, będzie do góry szła. Ale tak jak tutaj powiedziała Wiktoria, nie ma zdjęcia z boku, więc nie będę Okej. Tego by nawet oliwka nie zakryła, nie? Tak, tego nie było z tej perspektywy mocno widać. Takie paznokcie estetyczne, a ta skóra tak zryta. Dlaczego? No możesz mieć suchą, okej, no ale po to jest stylistka paznokci, żeby ci zrobić manikir, żeby to ogarnąć, żebyś ty nie musiała wychodzić do domu z... Jesus Maria. Nie no, jest źle z tym manikirem, to jest poważnie źle. Ta stylistka powinna się doszkolić, poznać więcej metod, ja nie wiem. Aż mi kocyk spadł, nie? Aż mi się nóżka odkryła. No nie lubię takich widoków, bo to naprawdę... To będzie się szarpać, to zadziorki, ojejku. No chciałaś mleczną balerinę z ładnie ogarniętym manikirem, a dostałaś prawie ładną balerinę z pogorszonymi skórkami niż przyszłaś, przypuszczam. Bo to widać, że tam było majstrowane. A jakby tak przyszła klientka, no to stylistka by coś z tym zrobiła. Więc to jest ewidentnie wina tutaj stylistki, że to tak wyszło z salonu. Not good. Mamy kolejną osobę. Lucja przychodzi do nas ze swoją historią. Hejka. Witam całą ekipę Kulo. Chciałabym się podzielić z wami moją historią z salonu, co chciałam, a co dostałam.
Ej, czekajcie, jeszcze wrócę do tej poprzedniej dziewczyny, bo ona napisała, że widzi... Ziska była bardzo ostrożna przy tych skórkach. I don't think so. Boże, to jest po prostu dla mnie jedna wielka niewiadoma. Dobra, już wracam, już wracam do Łucji. No po prostu obłęd. Hejka, witam całą ekipę Kulu. Chciałabym podzielić się z wami moją historią z salonu, co chciałam, a co dostałam. Jestem Łucja i mam 15 lat. A więc cała moja przygoda z salonem we Wrocławiu i we Wrocławiu, w którym mieszkam, miała miejsce od października do grudnia 2022 roku. No dobra, jest jakaś tak dłuższa historia. Na początku sama sobie robiłam paznokcie, ale za bardzo mi to nie szło, więc postanowiłam pójść do salonu. Salon znalazłam na Facebooku, mieli bardzo dobre opinie i zdjęcia ładnych paznokci, więc postanowiłam się umówić na wizytę. Bardzo szybko mieli terminy, bo już w następnym tygodniu po obczajeniu salonu się umówiłam. Mówiłam się na przedłużanie paznokci na szablonach, ponieważ jak mówiłam to wcześniej, sobie sama robiłam paznokcie, ale moje naturalne bardzo rosną do góry i chciałam, żeby nie były takie do góry. Gdy przyszłam do salonu, to pani zaczęła mi zdejmować hybrydę z naturalnej płytki, wysterylizowanym frezem w rękawiczkach. No to dobrze. Ogólnie było dość schludnie i czysto i sprawiało to dobre wrażenie. Gdy pani mi zdjęła hybrydę, to powiedziała, że ja mam bardzo ładną płytkę i mi nie zrobi przedłużania, tylko żel na naturalnej płytce. Skąd my to znamy? Te same kity wciskałam klientkom, bo nie lubiłam przedłużać. Chociaż kto wie, no może akurat to... Nie chciałam za bardzo negocjować, bo byłam nieśmiała i się trochę bałam, a więc zgodziłam się na to. Wizyta sprawnie przeszła, pani mi zrobiła ten żel na płytce. Wszystko było super do czasu, kiedy wyszłam z salonu i wróciłam do domu i przyglądałam się bardziej paznokciom. Om, bo to jest mroga. Wtedy zauważyłam, że pod żelem, bo był półprzezroczysty, no i właśnie dlatego, że pani nie do końca zdjęła mi tą hybrydę poprzednią, to było widać jej resztki po bokach pod żelem. To jest bardzo zły omen. Robić komuś korektę, bo to tak w sumie można nazwać zdejmowanie jednej masy czy tam i nie usunąć koloru poprzedniego, a potem nałożyć transparentny produkt albo półtransparentny na to. Zawsze usuwamy 100% koloru, żeby sprawdzić, czy z płytką wszystko jest ok. Kłania się użytkowanie łysego z opaską ścierną. Nie trzeba się potem denerwować, idzie to szybko i robią to stylistki, no. Ale postanowiłam to zignorować, widocznie może pani nie widziała tego albo była już zmęczona. Też tak mogło być. Jednak paznokcie dalej leciały do góry. Byłam u tej pani później jeszcze 2 razy na uzupełnieniu żelu i za każdym razem płaciłam 120 zł za uzupełnienia, które trwały 1,5 godziny. Teraz najgorsza część. Gdy byłam na mojej ostatniej wizycie u pani, to postanowiłyśmy zmienić kształt z kwadratu na migdał, co się nie skończyło dobrze. Oj. Więc z racji, iż to właśnie była moja naturalna płytka, to może pani nie doszkoliła się na ten temat, ale wyrżnęła mi krawędzie dolne. Na zdjęciu tego nie widać, bo znalazłam tylko takie. Nie mam od boku zdjęcia. Mówię tu o tych paznokciach, migdałkach z reniferem. Dodaję zdjęcie stylizacji, co chciałam, a co dostałam, tych pierwszych paznokci w tym salonie. Te z fioletowymi zdobieniami oraz jeszcze tych 2 następnych paznokci i w tych 2 nie mam inspiracji, ponieważ były robione na spontanie. Przepraszam, że tak się rozpisałam, ale chciałam wszystko powiedzieć ze szczegółami. Pozdrawiam całą ekipę Kulo. Po tej ostatniej stylizacji postanowiłam znowu zacząć sama robić paznokcie, tylko się doszkolić. Kolejna stracona klientka. Ale patrzcie, ile szans dawała salonowi. Co chciałam? Śliczne, to są śliczne. Co dostałam? Od góry są ładne, ale od boku... Wy tego możecie nie widać. Wy tego możecie nie widzieć, ale ja wam to tutaj obrysuję. Tu jest grzbiet. Tu jest linia wzrostu paznokcia. Tu jest krawędź dolna. I tu jest 2 krawędź dolna. Chyba, że czekaj, nie widzę dobrze. Mogę nie widzieć dobrze. Nie no, tu jest coś takiego chyba, no. Tam jest z drugiej strony. Bardzo grube. Jeszcze lecą w do góry.
A można nawet naturalną płytkę ładnie skorygować. Nie musi ona tak mocno opadać w dół. Najlepiej po prostu w tych momentach, żeby mieć najmniej roboty, zdjąć paznokcie hybrydowe, w sensie zdjąć hybrydę, skrócić paznokieć i przedłużyć na szablonie. Ale nie. Dobra, no ogólnie jest estetycznie, bo skórki są ładnie obrobione, płytka naturalna jest bardzo ładna i faktycznie nie trzeba było tego przedłużać, bo skoro z płytki naturalnej tak to wszystko wygląda, no to git. Tylko teraz pytanie, czy te krawędzie dolne tak mocno, one już tak mocno wyglądały, były wyrośnięte, czy o co chodzi? Zawsze pamiętajcie, można to dobudować troszeczkę akrylożelem, żeby to tak nie wyglądało. Trzeba zrobić licznik, ile osób po nieudanych stylizacjach sama zaczyna robić paznokcie dokładnie, bo kurde, mam wrażenie, że jak pokażemy liczbę niezadowolonych klientów, którzy mają prawo być niezadowoleni, no to możemy się przerazić. Ja tylko przypomnę, że tutaj sobie rozmawiam ze wspierającymi na live z nagrywek, więc czasami jak tam coś czytam i gadam tam tu do boku, no to to wspierający są. Tutaj jeszcze daję zdjęcia tych dwóch późniejszych stylizacji. No od góry to nie wygląda źle, no ale od boku, nie wiem, strasznie, dobra, te troszkę gorzej już tutaj wyszły, ale bardzo, bardzo to rośnie do góry. Szkoda, że nie ma zdjęcia reszty paznokci, to by szło coś tam więcej porysować, bo nie każdy, kto ogląda to, co ja teraz widzę, to będzie widział. W każdym razie stylistka ma ogromny potencjał, tylko nie ogarnia bardzo ważnej rzeczy, jaką jest to, że krawędzie dolne trzeba korygować. Te, które lecą w dół, spiłowujemy. Te, które bardzo idą do góry, no budujemy tak paznokcie, żeby no, te krawędzie dolne nie były lecące do góry jak wyskocznie. Chciałaś bardzo ładne, zwężające się kwadraty i dostałaś, tylko szkoda, że z wyróżniętymi krawędziami dolnymi, ale ogólnie nie trafiłaś źle. I kolejna historia, proszę Państwa. Hej, jestem Emilka i podzielę się z Wami, jak skończyłam z płaczem, będąc pierwszy raz u kosmetyczki. Prawie żadnego pozytywnego aspektu w tym odcinku chyba nie będzie. Chociaż jeszcze nie kończymy, może gdzieś tam dalej w las. Jestem z Brzeszcz. U kosmetyczki byłam w Rajsku. Koszt tych paznokci było 80 zł za godzinę 15 roboty. Zazwyczaj robię sobie sama paznokcie, ale chciałam mieć raz takie cudowne paznokcie na lato, ale po tygodniu zaczęły odpadać. Reklamacja, no. Pani przykleiła mi tipsy, które były maławe, ale się nie odzywałam, bo po czym zaczęła je piłować, przez co mam teraz dwie długości paznokci. To, co chciałam, nie zgadza się totalnie z tym, co dostałam. Paznokcie były robione 28 czerwca tego roku. Paznokcie miały ścięte brzegi. Pani ewidentnie chciała mi wyszczuplić moją płytkę. Każdy miał inny kształt i długość, a narzędzia były niesterylne i brudne. Minus, który wszystkie plusy zakrywa. Już jak to zobaczyłam, to chciało mi się płakać. Pani nie rozmawiała ze mną, a z jakąś inną panią... Aha, nie rozmawiała z tobą, tylko z kimś innym sobie tam... Z kimś innym to sobie rozmawiała, a z tobą nie. I mnie olewała. Poszłam do niej, bo moja mama tam chodziła, ale to był mój pierwszy i ostatni raz u kosmetyczki. Pozdrawiam ekipę i mogę wam pokazać paznokcie, które zrobiłam po zdjęciu tamtej stylizacji. Chętnie. Co chciałam? Piękne, o matko, piękne. Piękne. Oj, tu by był problem, bo nie każdy takie motylki by mógł mieć. Ja bym ci pewnie zaproponowała myszki Miki. Plastry miodu. No tu trzeba... No jest to takie... Bardzo rzadko używane te motylki, ale może byś się dała namówić na same plastry miodu, bo tam w tle są. Jest to budowane żelem mlecznym, który ma kropeleczkę, nawet nie kropkę, ziarenko grochu, nie, ziarenko maku żółtego i niebieskiego, więcej niebieskiego niż żółtego. Taki mleczny żel, wystarczy sobie namieszać gdzieś tam z boku. Chyba nawet z taki kolor kiedyś namieszałam. Robiłam takie paznokcie w challenge'u co tydzień nowe pazy. I to samo sobie zrobiłam z tym kolorem. Tutaj też sobie namieszałam z mlecznego. Więc to wszystko tutaj bez problemu możemy namieszać. Czyli problem z głowy. To jest zdobienie marmurek z palcem w dupie. Nie? Wiadomo. Marmurek jedno z najprostszych w salonie zdobień. Tu mamy Princess Nails na dwóch paznokciach, na wskazujących.
z palcem w dupie, za przeproszeniem. Tutaj już by trzeba było troszeczkę pokombinować, bo trzeba tak trochę warstwowo budować, bo to jest na wierzchu. Trzeba zbudować najpierw tym turkusowym i nie do końca ten wolny brzeg nadbudować, nawalić wszystkiego, co się da i całość już przejechać clearem, przezroczystym żelem, żeby nie zakryć zdobień, co nie? No i oczywiście na początku szkielet jakiś, najlepiej z tego samego żelu, którym budujemy, czyli tego mlecznego. Mamy tutaj baleriny, dość przyzwoicie zbudowany, ładny manikir, zdobienia konstrukcyjne na czterech paznokciach, nie wiem, co jest na kciukach. Raczej żadna stylistka, jeżeli chodzi o techniczne wykonanie, nie powinna mieć z tym żadnego problemu. Trochę jest z tym roboty, bo jednak na praktycznie każdym paznokciu się coś tutaj dzieje, oprócz jednego paznokcia małego. Więc warto z taką stylizacją wcześniej, warto, jeżeli chcesz taką stylizację, warto wcześniej poinformować stylistkę, że coś takiego ci się wymarzyło, wysłać jej to wcześniej i ona sobie obliczy, ile mniej więcej to zajmie i cię wtedy umówi. To jest bardzo ważne. Więc mi się ta inspiracja bardzo podoba. Ja bym po prostu ze szczęścia uszami klaskała i robiłabym ochoczo. A jakbym nie umiała, to bym sobie puściła jakiś tutorial. Co dostałam? A już myślałam, że mieliśmy spokój z kartoflami, ale powróciły. Nawet marmurka! To jest takie szybkie. No nie wiem, co powiedzieć, no. A tu może jeszcze... Jak nawet... To już klientka widzi, dlatego tak zrobiła to zdjęcie, ale wyrysuję tym, co nie widzą. Nie jest tak źle. No ale Edyta, co ty się czepiasz? To baba na Teneryfie. Tfu, na Gran Canaria mi takich oszkubków na tipsie nie zrobiła. Jak Polka. To dziewczyna na Gran Canaria od kilku miesięcy pracująca nie zrobiła mi takiego guana jak Polka w salonie. Ta. Ty na pewno byłaś w salonie, koleżanko, czy tyś sobie to sama zrobiła, nie? To są pazy po dwóch głębszych, Magdalena napisała. Nie no, czuję, że jak ktoś potrafi robić paznokcie nawet po dwóch głębszych, takie nie wyjdą. Aż bym to poddała challenge'owi, nie? Bo obawiam się, że nawet ja po dwóch drinach bym czegoś takiego nie zrobiła. Czekaj, dwóch głębszych, czyli dwie setki, czy dwie pięćdziesiątki, o to chodzi? W każdym razie, nawet po dwóch setkach bym takich chyba pazurów nie zrobiła. Patrz to. To w salonie w Polsce? Tak. O kurwa. Przepraszam. Na tipsie. Po tygodniu opół odpadało. Oj. Szkoda, że nie widzieli twojej miny, widzowie. Współczuję. O, ja cię dupię. Tu. Co tu się wydarzy? Bo za małe tipsy kleiła. Dlaczego wy się nie uczycie tych pazów robić? Ja pierdzielę, co to jest? I uwaga, teraz patrz. Dlaczego jesteś takim ignorantem, człowieku, który zrobiłeś te paznokcie? I ona sobie sama po tym zrobiła. Co zrobiła na szybko? No, strasznie lepiej. Dużo lepiej. Na skórki poszarpane, ale to tam nie aż tak, jak w salonie ci są w stanie poszarpać, co niektórym. No, co ci mam powiedzieć? Współczuję, no. Dobrze, no. Chciałaś stylizację marzeń, która mi się nawet mega podoba. Byłoby takie drobne wyzwanie, bo troszeczkę więcej trzeba było tu porobić w tym. Baleriny, marmurki, princess nails z jednej, z drugiej strony. A dostałaś... Ja nawet nie wiem, jak to tu mam nazwać, nie? To! Chyba zacznę robić te pazy z inspiracji modelkom.
do dwóch światów paznokci. Albo te same pazy będę dawała jako inspirację modelkom do dwóch światów paznokci. Zobaczymy, jak salony z Teneryfy sobie z tym poradzą. Jestem szalenie ciekawa. Dobra, lecimy dalej. No. Daria napisała tak. Witam ekipę Kulo oraz wszystkich innych. Z góry przepraszam za rozprawkę. Nie sądziłam, że kiedyś napiszę u was post. Załamałam się i przez chwilę zastanawiałam się, że chcę zapomnieć o tej sytuacji, ale jednak nie, aby przestrzegać innych i tam nie wrócić. Dobrze, no, doceniam bardzo twoje poświęcenie, Daria. Czytamy dalej. Już po tych poprzednich pazach już muszę se legnąć, nie? Wybaczcie za moją rozprawkę, ale muszę się wyżalić. Zastanawiałam się, gdzie wstawić ten post. Czy co chciałam, co dostałam? Czy ku przestrodze? Ale trafiło tu mimo, że nie ma zdjęcia inspiracji. Od jakiegoś czasu oglądam wasz kanał. Jednak jako klientka, która chce być świadoma, co się dzieje z jej paznokciami. Sytuacja wygląda tak. Jakiś czas temu przeprowadziłam się w okolice Wejherowa i szukałam nowej stylistki. Znalazłam niedaleko świetną stylistkę. Mimo, że pani nie robi paznokci długo, około półtora roku, teraz pierwszy raz pracuje w salonie, ale bardzo dużo się szkoli. Za każdym razem opowiada mi o nowych szkoleniach i pomysłach. Mimo, że stylistka nie robi paznokci idealnie, to zostanę z nią, bo to kwestia doświadczenia i pracy. A pani jest bardzo wymagająca wobec siebie. Kiedyś chętnie wstawię jej pracę, na ten moment ta gorsza historia. O dobra, dobra, dobra. Niestety przyszła ważna dla mnie okazja na początek lipca 2023 roku, ale dostałam informację dopiero 5 dni wcześniej. Moja stylistka już nie miała terminów i tu rodzą się problemy. Znalazłam panią, umówiłam termin na zdjęcie stylizacji i pomalowanie hybrydą na naturalnej płytce. Okej. Okay. Tego samego dnia pani napisała do mnie, że jej coś wyskoczyło i nie może mnie dziś przyjąć. A tu zegar, tyk, tyk, impreza. Zaczęłam na szybko szukać stylistki, która chociaż ściągnie mi poprzednią stylizację, bo miałam ciemne paznokcie i bardzo było widać odrost. 3 tygodnie miałam tę stylizację. A nie chciałam sama męczyć się pilnikiem i bałam się, że zrobię sobie krzywdę. Znalazłam salon, bardzo dobre opinie, zdjęcia paznokci ładne, salon wyglądał dobrze. Zadzwoniłam i stylistka powiedziała, że akurat klientka jej nie przyszła i mogę wejść w jej miejsce. Zebrałam się i pojechałam. Z początku wszystko było ok. W biegu na początku nie zauważyłam red flagów, które tam były. Załamałam się. W salonie syf, kiła i mogiła. Biurko z porysowanym szklanym blatem. Pełno pyłu. Brak pochłaniacza. Buteleczki, pudełeczka, patyczki, pilniczki, lampka, wszystko brudne. Sam frez nie wyglądał źle, był taki tęczowy, ale nie aż tak zmęczony. No to co z tego, jak nie był sterylny? Pani zaczęła ściągać paznokcie, jechała mi tym frezem z szybką prędkością, poziomo i ostrym czubkiem oraz po płytce, aż piekło. W komentarzu frez, jaki pani używała, tylko jeden rodzaj i strzałka, jakimi strefami to robiła. Aha. I tak samo pilnikiem. Piłowała, aż czułam pieczenie. Po uwadze ona powiedziała, że mam mówić, jakby bolało i piekło, bo frezarka to urządzenie, a pilnik im może boleć. Okay. Pani powiedziała, że ma czas i czy opracować skórki, czy chcę nową stylizację. Powiedziałam, że nie mam czasu. Dobrze, że tak powiedziałaś. Trzeba było uciekać szybko. Zapłaciłam i wyszłam. Wydaje mi się, że ty byś sobie to sama bezpiecznie zrobiła, niż to, co teraz tutaj czytam, się wydarzyło w tym salonie. Płytka była przebarwiona w niektórych miejscach i zastanawiałam się, czy za mocno mi nie frezowała. Jeżeli była przebarwiona, to albo zostało coś poprzedniej stylizacji, albo się po prostu do głębszych warstw płytki paznokciowej naturalnej ona dokopała. Dofrezowała właściwie. Część lakieru została na płytce i mimo braku opracowania skórek miałam zacięte skórki. To bardzo niedobrze. Aż się pączek zmartwił. Ligaj sam, kocyk mom. Obejrz by dzieci wygodnie. Czy to my dali? Bo do tego odcinka po prostu potrzebuje wsparcia mentalnego, pączkowego.
Dobra. Na koniec pani opiłowała mi paznokcie, aby nie haczyły. W pewnym momencie pani drewnianym patyczkiem rysowała mi po płytce paznokciowej i zauważyłam, że końcówka jest w lakierze. Paznokcie tak na środku i skórki bolały. Aha, że brudnym patyczkiem z lakieru po kimś ona to robiła. I skórki bolały mnie parę dni. Pani rzuciła mi komentarz, abym kupiła sobie jakąś odżywkę i sobie pomalowała. Stylistka próbowała ze mną rozmawiać, ale przy tym syfie chciałam jak najszybciej wyjść. Pani opowiadała, że robi paznokcie 7 lat, jest samoukiem. Jak spytałam o szkolenia, to powiedziała, że były i tyle, a w tym salonie jest drugi dzień dopiero. Całość usługi, samo ściąganie stylizacji żelowej oraz opiłowanie paznokci trwało trochę, ponad godzinę i zapłaciłam 40 zł. Mimo, że pani miała rękawiczki, to miała bałagan i wszystko brudne. Brak sterylizacji, jednorazowych narzędzi, brak pochłaniacza. Załamałam się i wyszłam. Nigdy więcej. Niżej wstawiam zdjęcia z salonu. Na zdjęciach nie widać wszystkiego jak na żywo, bo to było w dzień. Natomiast naprawdę była masakra. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że to odpowiednie miejsce na moją historię traumy. Życzę wszystkim braku styczności z takimi miejscami oraz miłego dnia. Więc no, nie możemy chodzić do salonów takich, kiedy zrobimy słaby research, bo mogą nam się takie rzeczy tutaj przytrafić. I żaden pączek tutaj nie pomoże, nie? W tej traumie. Może pomoże zaleczyć rany psychiczne, ale no tu się mogłaś czymś zarazić, trzeba zbadać krew i tak dalej. Chodź, pączek, bo ci dupka spada. O, tu legej. A my zobaczmy to. Pasuje to moim zdaniem do tej serii, bo ty chciałaś mieć po prostu swoje naturalne, ładne paznokcie ze zdjętą stylizacją. Zdjęcia z salonu na żywo było gorzej, niestety. Zdążyłaś zrobić... O Boże, no dobra, już po tej lampie to widzimy. Lampa w salonie... Czekajcie, bo wy tego chyba nie będziecie widzieć. Tu jest jeszcze ta folia niebieska, niezdjęta. Syf. Jak ona to dezynfekuje z tą folią? Nie dezynfekuje. To jest zdjęcie, jak nie organizować swojego stanowiska pracy. Wszystko uwalone. Tego nie używamy, kochani, bo tego nie jesteśmy w stanie zdezynfekować poprawnie, ani wysterylizować później. Więc nie możemy tego używać na drugim kliencie, po używatkowaniu na innym kliencie. No na litość boską, ile razy trzeba trąbić. Butereczki w pyle, brudne. Widzicie, jakie one... O Jezus Maria. Pędzle jakieś randomowe, byle co walnięte, bez skówek. Brudne, obkurzone. Aż się... Normalnie się... Spokojnie, poczuję. Ja się zdenerwowałam, bo brudne buteleczki, wiesz? Już, spokojnie. Już. Aż kulka wyczuła, że się zdenerwowałam tak festnie. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec. Dodaję jeszcze zdjęcie frezu, do którego pani używa. Ten ostatni po prawej pani jeździła nim prawie, że pionowo. No ale czubek tutaj jest bardzo mało pracujący. Nie wiem, czy ten konkretnie ten sam, ale z tego, co wiem, one są bardzo, bardzo ostre przez pewien czas. Moje cierpiące paznokcie. I tak wyglądała usługa zdjęcia masy w salonie. Chyba na szczęście nie do końca zdjęła tę masę, nie dokopała się tam do tej płytki paznokciowej, ale no to wygląda bardzo źle. Nie możemy tak, zobaczcie, przypuszczam, że to ten był frez. Nie możemy tak ostrym frezem zdejmować masy. Robimy to drobnoziarnistym frezem już na końcu, żeby wygładzić wszystko, a potem tylko spolerować polerką. Niestety tak nie do końca dobrze widać na zdjęciach, ale na szczęście chyba nie ma całkowicie jakiejś tragedii, bo płytka nie jest zaczerwieniona. Więc no na szczęście, w nieszczęściu oczywiście, nie została przepiłowana. Chyba, że po prostu na zdjęcia tego nie oddają. Ale łączę się z tobą w bólu
I no ku przestrodze, kochani, jeżeli chcecie mieć wykonaną usługę zdejmowania paznokci, to na pewno to tak nie powinno wyglądać. Jeszcze pełno masy po bokach, koloru, zapowietrzenia. Przejdźmy do kolejnej historii. Może uratuję ten odcinek, może nie. Ja sobie tu pączka, tu sobie pączka głaszcza. Jak coś. Tak, jak tak będę ręką, to będzie głaskany pączek. Dzień dobry, Edytko. Ekipokulo, sorry. Napisała Kasandra. Chciałam opowiedzieć dziś o paznokciach, które zrobiła mi czuwaska stylistka w Kanaszu. Czuwaszja? Jeśli nie będziesz wiedziała, gdzie to, to możesz sprawdzić na Google Mapsie. Wizyta trwała od 16 do 20.30. 4,5 godziny. Kanasz, aż zerknę. Zerknę. Rosja to jest. Tutaj, w tym mieście. Tu, w Kanaszu. Tu jest Kanasz. A gdzie jest Polska? Tu mamy Kanasz. Czy tam gdzieś mniej więcej tu, a tu mamy Polskę. Proszę Państwa, więc nie wiem, czemu cię tam... Tu jest Kanasz. Nie wiem, po co cię tam wywiało. Nie wnikam. No ale powiedzmy, że tutaj, tak? Chyba spore miasto, nie? Może nie jakieś takie mega spore, ale dobra, no, mniej więcej wiemy, gdzie to jest. Rosja, więc możemy mniemać, iż będą zajebiste. Miałam mieć za 8 dni ślub, więc sobie wymyśliłam, że chciałabym mieć jakieś klasyczne, ładne, czuwaskie paznokcie, więc umówiłam się na wizytę przez telefon. Pani powiedziała, że mogę do niej przyjść za 3 dni na 16. Aha, to może dla... No okej, okej. Czuwaskie paznokcie, okej. Przyszłam do niej za trzy dni o 15.30, na wszelki wypadek, żeby mieć jeszcze czas do wizyty. O 15.50 wyszła poprzednia klientka, w tym czasie 10 minut wszystko dezynfekowała i sprzątała stylistka. O 16.00 wreszcie weszłam do salonu. Powiedziałam pani, że chcę klasyczne paznokcie, jakie robią u niej klientki. Klientka marzenie. Ja bym wcisnęła jakieś szalone. Nie no, klasyczne, ale z odrobiną szaleństwa. Pani powiedziała zaraz... Powiedziała zaraz i wyszła z gabinetu na magazyn. Jak wróciła, to dała mi talerzyk, szklankę, widelec i zapakowany w opakowania słodkości i herbatę. Wklejam zdjęcia na dole, zdjęcia robione na kanapie, za krzesłem, przy stole stylizacji paznokci. Pani powiedziała wreszcie, że mogę już, że może mi już robić paznokcie. Była wtedy 16.03. Trochę się zdziwiłam, bo pierwszy raz w życiu miałam robione paznokcie wysterylizowanymi frezami z pakietów, jednorazowymi narzędziami pokroju pilniczek, patyczek do skórek i pędzelek, używanymi, pewnie chodzi o to, że jednorazowo, używanymi jednorazowo, wyjętymi z papierowego, zamkniętego opakowania. Pani miała założone rękawiczki, jak dwa razy jej się przerwały, to zdjęła, umyła ręce i założyła nowe. Zruszyłam się. Pochłaniacz również posiadała, lecz był bardzo głośny, ale pochłaniał cały pył z paznokci. Przypomnę, że chciałam klasyczne paznokcie, a wyszłam ze zdobieniami wypukłymi. Ogólnie cała wizyta bardzo fajnie przebiegała. Ja się patrzyłam w lecącą telewizję, bo był zawieszony telewizor na ścianie. Piłam i jadłam te słodkości i herbatkę, którą mi stylistka dała. A ona robiła mi paznokcie. Bardzo byłam ucieszona z tych paznokci, pomimo że takich nie oczekiwałam. Pozdrawiam całą ekipę Kulo i liczę na ocenienie ich jakości. Zdjęcia na dole. Nie wiem, czy to już jest gotowe, czy to jest... To jest bez inspiracji. No, co ci mam powiedzieć, no? Te braciki są... z zdobieniami wypukłymi. Te brylanciki są... A, to i to są wypukłe. I to, i tu, i tu. Tak, chyba to są zirkonie albo coś podobnego. Brulion. Dwa mikropaintingi. Glazed nam chyba mlecznym. Kurwa jej namalowała, nie? I flaminga. Jada tam. Wszystko sterylne. No dobra, długo to było, no, dwa mikropaintingi, okej.
4,5 godziny. Jak tam tak traktują klientów? Jestem ciekawa, ile ona zapłaciła. No zajebiste, no co mam powiedzieć. No nie wiem, czy to są klasyczne paznokcie, czy takie klientkom robi, tak, bo by przyjmowała 2 dziennie. Ale no, może się dowiedziała, że na ślub i chciała, nie wiem, od siebie coś dla tej klientki zrobić. No, siłabym, nie? No ładne, no. I budowa całkiem. Aż kulka mruczy jak kot, nie? Możecie mi nie wierzyć, nie? Ale ja się czasem zastanawiam, czy mam psa, czy kota, nie? No kurde, aż to tak trochę jak fake wygląda, nie? Aż się nie chce wierzyć. No kurczę, nie wiem, nie? Co myślicie, fake czy serio tak? Jakby było serio tak, to ja bym była przeszczęśliwa, ale jak fake, to tak trochę lipa, nie? No ja bym nosiła. Nawet bym przeżyła, że to jest kwadrant taki zwężający się. Przeżyłabym go dla tego konia i tego flaminga i tych brylantów i tych delikatnych zdobień na serdecznym i małym. Też byś nosiła. Nie wiem, co żeś chciała, ale żeś dostała zajebiste.